Tutaj pan i pani spakowani, meldujemy się, jesteśmy w Port Douglas, dzisiaj mamy 11 listopada i jesteśmy już na tle naszego auta, bo dzisiaj je wypożyczyliśmy i przejechaliśmy sami pierwsze kilometry. Słuchajcie, ja się muszę wam do czegoś przyznać. Zdałem prawko w Polsce, nie kupiłem później samochodu i przyjechałem tutaj w końcu, żeby nauczyć się jeździć. Pierwszy raz jechałem po lewej stronie, pierwszy raz jechałem wypożyczonym autem, pierwszy raz jechałem z miasta do miasta jeszcze w tak ciekawej scenerii jak tutaj. No generalnie, no mocny challenge był to dla mnie i okazuje się, że nie było się czego bać. Ponieważ jedzie się naprawdę przyjemnie, mimo że jechałem dzisiaj zygzakami wzdłuż linii Morza Koralowego. Dojechaliśmy do Port Douglas. Spędzamy tu dzisiaj z naszym Juicy samochodem nockę w tropikalnym kempingu. Otaczają nas teraz jakieś papuszki, jakieś w toalecie widzieliśmy już jaszczurki. Dzisiaj chcielibyśmy zrobić też takie grubsze podsumowanie ostatnich dni, ostatniego czasu. Już też trochę jak ochłonęliśmy, podzielić się naszymi wrażeniami. Nasz pierwszy raz w komunikacji miejskiej. Mają bardzo fajne koszyczki na bagażu, tak można. A jedziemy teraz odebrać auto i ruszamy w trasę. Przygoda się zaczyna. Oh yeah! Warto wspomnieć, że w rentalach, takich jak na przykład Juicy, z którego my korzystamy, są oto takie boksy, w których inni podróżni zostawiają swoje rzeczy, których nie potrzebują, na przykład buteleczki z gazem, odkładane krzesełka, czy parasole, czy namioty, z których można skorzystać za darmożkę. Na przykład mamy pójdę na krzesełka razy dwa. Właśnie sprawdziliśmy nasz samochód. Asia, inspektor, stwierdziła, że wszystkie otarcia są zaznaczone. Teraz idziemy oddać to i jedziemy. Jedziemy właśnie pociągiem do Kurandy, do wioski w lesie tropikalnym. Pociąg, którym jedziemy, ma trasę około 37 km. Jest to pociąg z 1995 roku, taki starodawny, wycieczkowy tutaj. A wracać będziemy kolejką linową i mamy nadzieję na niesamowite widoki, bo jeszcze po drodze będą aż dwa przystanki w środku lasu. No dobra, zaczyna się, wjeżdżamy właśnie do lasu deszczowego. Myślę, że warto się tam udać, właśnie ze względu na widoki, które są po drodze. Ja myślę, że auto tego nie odda, ale jeżeli wybierzecie opcję, na którą zdecydowaliśmy się my, czyli w jedną stronę pojechaliśmy właśnie pociągiem, żeby zobaczyć, jak wygląda to wszystko ze strony torów, no to były niesamowite widoki. Co chwilę tylko się zachwycaliśmy i patrzyliśmy, co gdzie jest, jak wygląda. Zobaczyć, co, gdzie pójdziemy najpierw, bo co zobaczyć, to będzie na pewno. To są nasze zielone przyjaciółki. Tu jest jeszcze jedna czarna, która niedawno jadła z nami orzechy. Przywitaj się. Ale masz powodzenie. Selfie z papugą. Ja to zdecydowanie nie mogłam wyjść od papug. Po prostu jak tam wyszliśmy, to ja już... My cię trzymały. Tak, ja byłam jak zaczarowana. Jak jedna papuga zobaczyła, że inna papuga siedzi na Asi, to pomyślała, że już jest warto zasiąść na takim pięknym przystanku jak Asia. Jak macie jedzenie, to możecie robić z papugą co chcecie. No coś mi tu żre.
Coś mi tu żre. O, udziobała mnie, normalnie mnie udziobała. Teraz tu się rozbisurmaniły. Wojna winogrona. Tak, ale nie były tam same papugi, były też inne ptaki i jeden z tych ptaków bardzo zasmakował w Asi włosach. Kto je moje włosy? Ten brzydal. Poleciał? A, nie, a, dalej się moje włosy. Słuchajcie, jak tutaj będziecie w tym papugowie, to koniecznie się zaopatrzcie w taki woreczek i tam są smakołyki w środku, bo inaczej to cholery do was nie przyjdą. Po prostu są tak nauczone te papużyska, że trzeba mieć jedzenie, żeby przyszły i usiadły na was. Ale jak widzieliście, później wystarczy schować i interesują się już każdą częścią garderoby, szczególnie tymi świecącymi błyskotkami. Dobrze, że nie ruszała jeszcze mojego kolczyka. Poza tym, że byliśmy w odwiedzinach u papug, to jeszcze sobie odwiedziliśmy sanktuarium motyli. Świat widziany oczami motyla. Kolory chyba wszystkie się tam przewinęły. No i ja byłem zachwycony, szczególnie żłobek dla motyli. Były małe kokoniki, wszystkie stadia w osobnych częściach. A co więcej, byliśmy świadkiem tego, jak pani obok nas przyszła i powiedziała, że hej guys, teraz będę wypuszczać motyle na wolność, które tam już mogą opuścić swój ciepły domek, w którym się wykluły. I wypuściła parę malutkich motyli, także urodzą się, wypuszczają je, a później jak już całkiem dorosną, to pisało tam, że wypuszczają je w ogóle do lasu na wolność. Więc to jest świetne. Świetny system, naprawdę fajnie, że tak się tymi motylkami opiekują. Bomba. Jeśli chodzi o samą wioskę, to tak naprawdę ona jest złożona z samych sklepów. To jest taka wioska typowo turystyczna, żeby tylko zarobić, wyciągnąć jak najwięcej na ludziach, ale... Warto było się tam wybrać dla pewnych zwierzaków, które tam nas obskoczyły. Jeszcze jedna fajna sprawa, jak jest się w kurandzie, to warto pójść do punktu informacji. Tam można dostać zniżkę. Pani daje kupon, wypisuje na ile osób i 10% zniżki. Warto tam zajrzeć. Okej, pora już wracać. Wsiadamy w kolejkę linową i czas na nowe widoczki. Patrzcie na to. No, przyznamy wam szczerze, jest wysoko. Las deszczowy jest niewyobrażalnie wręcz rozległy. Gdzie nie spojrzymy, góry, las, palmy i mnóstwo pająków i węży, których nie widać, ale tam są. Jeżeli chcecie wybrać opcję bardziej jeszcze budżetową niż my i wybrać albo kolejkę, albo pociąg, to lepiej wybrać zdecydowanie kolejkę liniową. Widoki są o wiele bardziej zapierające wdech w piersiach, więc naprawdę, jeżeli macie wybierać, to wybierajcie kolejkę. Tak, zwłaszcza, że jeżeli jedzie się kolejką linową, to jeszcze po drodze są dwa przystanki w lesie deszczowym. Właśnie wysiedliśmy. Jesteśmy teraz w dzikszej części lasu deszczowego i tutaj obserwujemy, jak wszystkie rośliny, które rosną, walczą o to, żeby zagarnąć dla siebie chociaż troszeczkę światła. Jest to zdecydowanie ciekawsza część lasu. A jak jechaliśmy pociągiem do Kurandy, to byliśmy tam. I stamtąd też można sobie poobserwować wodospady i okolice, są punkty widokowe. Więc no na pewno warto, bo zarówno pociąg, jak i kolejka kosztują po $50. Więc no to jest drogi interes jednak, jak chce się wybrać jedną i drugą rzecz. Dlatego myślimy, że zdecydowanie lepiej jest wybrać tylko kolejkę linową. Ale jak ktoś jest alternatywa, można tam dojechać autobusem też miejskim lub wrócić autobusem miejskim.